W połowie września miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w całej historii rynku kryptowalut. W dodatku mowa o wydarzeniu, na które musieliśmy czekać prawie 5 lat dłużej niż pierwotnie zakładano. Chodzi oczywiście o The Merge i kluczową zmianę w sposobie działania sieci Ethereum, która zresztą od kilku dni działa w oparciu o algorytm konsensusu Proof of Stake. I co to tak naprawdę znaczy z perspektywy przeciętnego posiadacza i użytkownika sieci Ethereum? Zaczynamy kolejny odcinek naszego najlepszego kursu o kryptowalutach, którego partnerem jest giełda kryptowalut Binance. Jeżeli jeszcze nie masz konta na największej i najbardziej płynnej giełdzie krypto, jaką właśnie jest Binance, no to korzystając z linku, który znajdziesz w opisie tego wideo, dostaniesz o 20% niższe, prowizje transakcyjne, no i to w dodatku bezterminowo. Przechodząc do tematu. Zacznijmy od tego, że siedzi Ethereum tak naprawdę już na samym początku swojego istnienia, czyli od połowy 2015 roku, była zaprojektowana z założeniem tego, że przejdzie na algorytm konsensusu Proof of Stake. Na samym początku funkcjonowała na tymczasowym rozwiązaniu dobrze znanym między innymi z Bitcoina, czyli algorytmie konsensusu Proof of Work, czyli dowód pracy. Na ten temat nagraliśmy Osobny odcinek, ale przypomnę tylko, że w tym modelu działania sieci to cyfrowi górnicy, dzięki swoim koparkom, potwierdzają kolejne bloki transakcyjne, za co dostają wynagrodzenie z prowizji i oczywiście z nowych wykopanych jednostek kryptowaluty. Ethereum jest jednak czymś więcej niż po prostu siecią transakcyjną, bo jest zdecentralizowaną siecią tysięcy, a w zasadzie już dziesiątek tysięcy aplikacji. I smart kontraktów. I dalszy rozwój Ethereum przy korzystaniu z Proof of Work byłby dość mocno ograniczony, czego dowodem jest fakt, że w ostatnich latach sieć borykała się z dużymi problemami ze skalowalnością i z dosyć wysokimi kosztami transakcyjnymi. Mało kto już pamięta, ale pierwszym terminem przejścia na bardziej przyszłościowy algorytm konsensusu Proof of Stake była końcówka 2017 roku, czyli już kawałek temu. Wtedy też miało dojść do aktywacji tzw. bomby trudności, czyli uruchomienia algorytmu w kodzie źródłowym Ethereum, i ten algorytm miał podnieść nagle trudność wydobycia do poziomu, w którym górnikom po prostu się nie będzie opłacało dalej kopać. Bomba trudności była przekładana aż pięciokrotnie, a jej detonacja nastąpiła finalnie w czwartek 16 września przed godziną 9 rano. Po tym, jak górnicy tak naprawdę nie mieli już po co dłużej kopać Ethereum, Doszło do zmiany algorytmu konsensusu właśnie na proof of stake. O samym proof of stake, jak i też o procesie stakingu był już osobny odcinek, ale przypomnę, że zmiana zasad konsensusu w Ethereum wiązała się z tym, że miejsce górników zajęły tak zwane węzły zatwierdzające, czyli walidatorzy. I to właśnie oni, po aktualizacji nazwanej e, The Merge, odpowiadają za zatwierdzenie transakcji w sieci. I tworzenie kolejnych bloków transakcyjnych. Z tym, że nie muszą oni już mieć specjalistycznego sprzętu, czyli koparek zbudowanych z kart graficznych, a ich praca nie zużywa ogromnych ilości prądu, bo szacuje się, że przejście Ethereum na proof of stake zmniejszyło pobór prądu całej sieci o ponad 99%. I tak naprawdę. Każdy może zostać walidatorem w sieci Ethereum i prowadzić własny węzeł zatwierdzający. Nie trzeba mieć do tego specjalistycznego sprzętu, wystarczy stałe i niezawodne połączenie z internetem. I co najmniej 32 etery na naszym portfelu, które musimy zamrozić, żeby takim walidatorem się stać. Jeśli nie mamy aż tyle eterów, albo po prostu nie chcemy się tym zajmować. Na własną rękę, nie chcemy samodzielnie prowadzić węzła zatwierdzającego, no to możemy też stajkować etery, na przykład na giełdzie kryptowalut, za co dostaniemy wynagrodzenie. Roczna stopa zwrotu za staking eteru jest oczywiście dynamiczna, ale obecnie wynosi ponad 5%. Musisz też wiedzieć o tym, że w tej chwili, decydując się na staking eterów, nie masz możliwości wycofania swoich środków. To będzie możliwe dopiero po aktualizacji. O nazwie Shanghai, która jest mm, wprawdzie planowana na pierwszy kwartał 2023 roku, ale to jest dosyć płynny termin i biorąc pod uwagę to, jak w przeszłości, mm, jakie opóźnienia w przeszłości mieli deweloperzy Ethereum, może się okazać, że będzie to termin przesuwany na kolejne kwartały. Trzeba to wziąć pod uwagę. W przypadku stakingu Etherów na giełdzie, e, na przykład na giełdzie e, Binance, wynagrodzenie jest wypłacane Regularnie na konto spot w postaci tokenów BETH, które odwzorowują notowania Etheru, które będą, będzie można później wymienić na Etery po tym, jak aktualizacja Shanghai zostanie już zrealizowana w sieci Ethereum. No dobra, ale skupmy się na, ta, na samym The Merge, czyli na momencie przejścia Ethereum na proof of stake. No bo od wielu miesięcy można było słyszeć, że to będzie. Tak naprawdę przełomowa aktualizacja. To będzie przełomowy moment dla sieci Ethereum. I tak naprawdę, co zmieniło się z perspektywy zwykłego użytkownika sieci Ethereum? Samodermacz, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, nie zmieniło zbyt wiele w samej jakości korzystania z sieci. Z perspektywy takiego przeciętnego posiadacza etheru albo jakichś tokenów na sieci Ethereum. No bo ani koszty transakcyjne nie spadły, a momentami ceny gazu są wyższe niż przed przejściem na Proof of Stake, ani też przepustowość sieci Ethereum się nie zwiększyła. Czas zatwierdzenia transakcji też jakoś zauważalnie się nie zmienił. Po przejściu na Proof of Stake nowy blok w sieci Ethereum pojawia się dokładnie co 12 sekund. Natomiast wcześniej czas bloku był zależny od trudności wydobycia i oscylował gdzieś mniej więcej w granicach od 12 do 15 sekund. O co zatem tyle zamieszania? Skąd te wszystkie artykuły na temat tego, że to jest taki wielki przełom i że tyle lat na to wszyscy czekali? Aktualizacja The Merge to jest nowa epoka dla Ethereum, która dopiero tak naprawdę otworzy drogę do tego, co będzie prawdziwą rewolucją dla całej sieci. I. To ten przyszły rok, tak naprawdę, ma być przełomowy. Wspomniana już przeze mnie aktualizacja Shanghai wprowadzi usprawnienie dla smart kontraktów, które znacząco pozwolą obniżyć tego ich wielkość i tym samym obniżyć koszty transakcyjne. Po prostu dla deweloperów korzystanie z nich będzie tańsze. Natomiast największym usprawnieniem skalowalności Ethereum będzie wprowadzenie shardingu. To jest rozwiązanie, które pozwala na wielokrotne dzielenie bloków transakcyjnych na mniejsze odłamki, co sprawia, że w tej samej ilości bajtów będzie można zaksięgować na blockchainie nawet do 100 razy więcej danych. I to już nie da się ukryć, że znacząco zwiększy przepustowość sieci i obniży koszty transakcyjne co najmniej kilkukrotnie. Można więc powiedzieć, że prawdziwy przełom w Ethereum dopiero przed nami. Dlatego tak naprawdę przyszły rok będzie jeszcze ciekawszy dla największego altcoina. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla was interesujący i że czegoś się z niego dowiedzieliście. Jeżeli tak to oczywiście łapka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału FXMac, to jest najlepszy moment, żeby to nadrobić. Daj znać w komentarzu, jakie są twoje przewidywania w kwestii przyszłości triu. No i oczywiście, czy uda mu się Wyprzedzić bitcoina pod względem kapitalizacji? Czy może to jakieś inne projekty, które depczą Ethereum po piętach, zdołają go wyprzedzić? Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!